No, tutaj macie przykład takiego wiosłowania na rękę, a nie na grzbiet, ponieważ ilość zgięcia i pracy tutaj grzbietu, jak i rotacji krosłupa jest dosłownie minimalna. No, takie machanie to bardziej ręce czy też tylny na ramienny, a nie o to chodzi. Czyli pozycja wyjściowa i pociągasz i bach. Masz tak duży ciężar, że nie jesteś w stanie, aby ten łokieć wyszedł poza linię tutaj tułowia. Dlatego bardzo istotne jest to, jak też dobierasz ciężar, aby było efektywnie. Bo jeżeli będzie za mało, to będziesz miał tendencję do pracy rękami i tylnym na ramiennym. Tutaj to wyciskanie ogólnie jest dobrze wykonywane, natomiast możecie zauważyć, że z każdym powtórzeniem zakres ruchu jest coraz mniejszy. A nie o to chodzi. Czym większy ciężar, czym większy opór, czym bliżej upadku mięśniowego, tym powinieneś być bardziej dokładny i walczyć o jak najsilniejszy bodziec. Kolejna kwestia to proponuję w jego przypadku, aby ustawił ławkę pod kątem 75 stopni. Wtedy będzie dla niego lepiej, ponieważ tutaj ma widać ograniczenia spore i masy mięśniowej i mobilności, jak i dla barku będzie lepiej. Tutaj macie przykład wiosłowania końcem sztangi. Jaki tu jest błąd? Przede wszystkim nieadekwatny chwyt do miejsca podciągania sztangi. Mianowicie, gdy tutaj wysoko podciągasz, to lepiej złapać szerzej, ponieważ potem może dojść do kompensacji. O, w taki sposób. Jeśli chcesz podejść siłowo i efektywnie dla najszerszego, to złap troszeczkę niżej i podciągaj na brzuch, a nie na klatkę. Jak się przyjrzycie na koniec ruchu, to sami zobaczycie, że jest tam dość istotny błąd. Oczywiście w sensie rekreacji, a nie sportu, bo w sporcie można wiele. O co chodzi? Ta osoba robi tak, zbliża się do drążka i w tym momencie głowę pochyla do przodu i barki do przodu i się garbi. Jest w takiej pozycji. A jak powinien zrobić? Jak powinniście wyobrazić sobie ruch? Mianowicie, czym bliżej drążka jesteście, tym wyobraźcie sobie, że pchacie mostek do góry. O tak. O i mostek do góry. I macie tutaj brodę powyżej drążka, a mostek wypychacie do góry. Czyli wzmacniacie i czworoboczny, i najszerszy, i łapy tym ćwiczeniem, ale jeszcze daje Ci duży plus, mianowicie podciąganie na drążku wzmacnia wyprost odcinka piersiowego, a nie pogłębia garb, czyli pozycję taką, jaką robisz na co dzień, czyli siedząc. Tutaj macie przykład wyciskania francuskiego, czyli podejścia siłowego do upadku mięśniowego. I to ogólnie jest błąd, ponieważ to ćwiczenie nie nadaje się do takiego żyłowania, gdzie kosztem nawet techniki idziesz dalej w ciężar i walczysz z tym oporem. To nie jest dobre, ponieważ może to prowadzić do zapaleń ścięgien czy tendinopatii ścięgien tricepsa.